czego najbardziej potrzebuje Wojsko Polskie, szkolenie i dowodzenie. Druga część, w pierwszej mówiliśmy o sprzęcie, ta miała być dużo wcześniej, no ale niestety czasu mamy coraz mniej i dlatego dopiero dzisiaj ten materiał. I dzisiaj powiemy o tym, że żołnierz musi mieć odpowiednie przeszkolenie, musi po prostu wiedzieć, jak walczyć i musi być po prostu do tego odpowiednio wyszkolony. Musi też mieć czym walczyć i nie chodzi tu tylko o ten omawiany we wcześniejszym materiale sprzęt, ale też musi mieć paliwo, ammo i milion innych rzeczy, bez których jest to niemożliwe. Ale żołnierz ma też prawo do dobrego dowodzenia. I dzisiaj też tym dowodzeniem się zajmiemy i wszystkimi jego aspektami. Zaczniemy od szkolenia, później będzie o dowodzeniu, na końcu o tej takiej logistyce. Tak to nazwijmy. Jeśli chodzi o szkolenie, to żołnierz musi być wyszkolony na jak najlepszym poziomie i musi mieć możliwość wyszkolenia się do tego, do czego będzie używany w razie W. Niestety u nas nadal są z tym problemy. Chodzi o to, że nadal nie są żołnierze szkoleni do tego, do czego mają być użyci. Jest to problem bardzo szeroki. Nadal niestety to szkolenie nie zawsze odpowiada temu, co ten żołnierz ma robić na tym przyszłym polu walki. No oby nigdy się tam nie znalazł, no ale żeby na przykład wiedział, jak na tych manewrach błysnąć, zachowywać się tak jak trzeba. Niestety system szkolenia w Polsce jest mocno ograniczony. Te struktury, zacznijmy od struktur, są niewystarczające. Jest zbyt mała liczba obiektów. Te obiekty są niewystarczająco wyposażone. Jest zbyt mała liczba instruktorów. Nie wiem, czy sięgamy po instruktorów, którzy są byłymi żołnierzami. Do tego to szkolenie nie zawsze odpowiada temu, co może ich spotkać. Tak jak powiedziałem, żołnierz ma być szkolony do zadań, które ma wykonywać w przyszłości. I tu nie ma oszczędzania. Niestety na tym się oszczędza. Lepiej jest kupić według niektórych dużo nowoczesnego sprzętu, tylko że ten nowoczesny sprzęt bez wyszkolonych żołnierzy jest, no nie będę brzydko się wyrażał, ale nie jest tak skuteczny jak sprzęt obsługiwany przez wyszkolonych, doświadczonych żołnierzy. Tu nie chodzi o takie doświadczenie realne, ale doświadczenie z tych ćwiczeń, manewrów i przeróżnych rzeczy, które żołnierze powinni mieć zapewnieni. I ta garstka, niestety jest ich zbyt mało, instruktorów, obiektów, którzy się starają, którzy najczęściej się starają i naprawdę dużo potu i sił w to wkładają, żeby wyszkolić tych żołnierzy, to jest ich zbyt mało i mają zbyt małe możliwości. Jeśli mówimy, że tego sprzętu nam brakuje, oczywiście brakuje, ale kiedy spojrzymy na szkolenie, jest w mojej opinii jeszcze gorzej. I tu nie chodzi o wyszkolenie tylko pojedynczego żołnierza. Tu nie chodzi tylko o wyszkolenie żołnierza specjalisty. Teraz właściwie każdy żołnierz jest specjalistą, a raczej powinien być. Tu też chodzi o zgranie większych oddziałów, później jeszcze większych, zgrywanie całych grup. Bez tego to nie działa. A to jest element szkolenia, o którym się nie myśli. Kiedy ostatnio na przykład trenowano wychodzenie z jednostki w trybie na przykład takim wojennym, kiedy ostatnio zgrywano tych brygad aż tak dużo nie mamy, ale kiedy zgrywano poszczególne bataliony w taki realny sposób, kiedy szkolono tych żołnierzy z działań, które mogą im się zdarzyć w razie W. Oby się nie zdarzyły, będę to zawsze powtarzał. To szkolenie to jest coś bardzo ważnego. Jest to jeden z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o wojsko. A tego nie ma. Jest to tak szeroki problem, że można by o tym mówić latami. Tutaj tak tylko sygnalizuję, tak żebyście się nie przyczepili, że mówię mało szczegółowo. Po prostu zbyt uboga infrastruktura, zbyt mała liczba specjalistów, instruktorów, zbyt małe, można powiedzieć, otwarcie się na to, co się zmienia. Zbyt małe szkolenie w zakresie tego, co może ten żołnierz, co go może spotkać, co musi potrafić, w jaki sposób ma się przygotować, żeby przeżyć i żeby mógł współpracować z innymi swoimi towarzyszami, towarzyszkami
i żeby mógł zadać jak największe straty przeciwnikowi. To są rzeczy niesamowicie ważne. To są rzeczy, bez których no niestety no nie da się. I oczywiście, żeby to szkolenie przebiegało w ten sposób, że te wszelkiego rodzaju inicjatywy oddolne, te chęci wprowadzenia tego nowego, żeby do tego się dało dochodzić. O tym będziemy mówić przy dowodzeniu. Szkolenie jest podstawą. Niewyszkolony żołnierz to zły żołnierz. On może być super zmotywowany, on może być wyposażony w najlepszy sprzęt, tylko że jeśli nie będzie w stanie go obsługiwać, jeśli nie będzie w stanie współpracować z swoimi towarzyszami, towarzyszkami, to niestety nic nie zrobi. Albo zrobi o wiele, wiele mniej niż by mógł. Proces szkolenia jest długotrwały. Proces szkolenia specjalistów to wiele lat. To jest niekończący się proces, który musi być cały czas kontynuowany. I o ile oczywiście takiego zwykłego żołnierza, no zwykłego, niezwykłego, no on często ryzykuje więcej niż ten specjalista, jego wyszkolenie jest krótsze. Trwa na przykład 2-3 miesiące, tak żeby wiedział, gdzie kierować lufę, kiedy ma być karabin zabezpieczony, żeby sobie nie zrobić krzywdy albo swoim towarzyszom, albo jak włożyć hełm i przystosować go do no, swojej głowy, co też nie jest, jak widzimy często na zdjęciach, takie proste, no ale po prostu może tych hełmów nie ma, to on musi być przeszkolony. I tutaj w przypadku tego zwykłego żołnierza trwa to na przykład 2-3 miesiące i on będzie wiedział mniej więcej, w którą stronę celować i jak nie zrobić sobie albo swoim kolegom, koleżankom krzywdy. Ale to jest i tak bardzo dużo. To już jest taki materiał na tego podstawowego piechura. Tylko że ci specjaliści, ci zawodowcy potrzebują ciągłego szkolenia. I to kosztuje i czas, i gigantyczne pieniądze. Niestety inaczej się nie da. I taki wyszkolony żołnierz będzie wielokrotnie kimś skuteczniejszym i jego szanse na przeżycie są o wiele większe niż takiego zwykłego niewyszkolonego człowieka. A jeśli dodamy do tego odpowiedni sprzęt, odpowiednie dowodzenie, to taki jeden żołnierz naprawdę jest bardzo dużą wartością. Tylko że musimy pamiętać, że patrząc na prawdopodobieństwo wybuchu takiego pełnoskalowego konfliktu, w którym my będziemy brać udział, to niestety zawodowcy to jest początek, to jest podstawa. To szkolenie musi objąć też rezerwy. Tutaj nie będę mówił o obowiązkowej służbie wojskowej, żebyście mnie nie zjedli, ale może pomysł na szkolenie ludzi, którzy tego chcą. 2-3-miesięczne szkolenia, czy też w ogóle takie zapoznawcze szkolenia, żeby co któryś weekend można było się spotkać i nauczyć się tego, że tym karabinem, nawet kiedy jest zabezpieczony, to raczej nie celuje się do swoich towarzyszy, towarzyszek, że w ten i w ten sposób można bezpiecznie się posługiwać tą bronią, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak udzielić pomocy, w jaki sposób się z kimś skomunikować, jak się ukryć, kiedy można powiedzieć, zostaliśmy powołani, no i idziemy tam, gdzie nikt nie chce iść. Takie proste, nawet wstępne szkolenia, tak żebyśmy te podstawy wiedzieli, żebyśmy wiedzieli, jak pomóc rannemu, żebyśmy wiedzieli, jak, kiedy już dostaniemy ten karabinek, się nim posługiwać, żeby strzelać w odpowiednią stronę i żeby nie zrobić komuś z naszych krzywdy ani sobie. To jest bardzo ważne i tego brakuje. I gdy mówimy o szkoleniu naszego wojska, to mówimy o szkoleniu zawodowców. Tylko że ten temat dotyczy też szkolenia rezerw. Bez rezerw w przypadku pełnoskalowego konfliktu nie ma szans, ponieważ ci zawodowcy, jakkolwiek brzydko by to nie zabrzmiało, to jest coś, co wystarczy na pierwszy miesiąc, 2-3 miesiące walki. Później, można powiedzieć, jest takie powiedzenie, że wojny zaczynają profesjonaliści, zawodowcy, ale wojny wygrywają rezerwy. Takie 2-3 miesięczne szkolenia, czy takie weekendowe szkolenia, tak żeby choćby troszkę nauczyć, tak można powiedzieć, wyuczyć podstaw jak najszerszą grupę ludzi, to już by było coś. Oni w razie W
może nie powinni trafić na pierwszą linię. Tam no, zbyt długo by najprawdopodobniej nie pożyli, ale byliby już nauczeni podstaw. Już ich wyszkolenie byłoby prostsze i szybsze. Szkolenie, szkolenie, jeszcze raz szkolenie. I to jest podstawowe zadanie żołnierza w czasie pokoju. On się uczy, on się szkoli, przygotowuje się do czegoś, do czego oczywiście nigdy nie powinien zostać użyty. Musi się szkolić, a u nas z tym szkoleniem jest średnio. Jest zbyt mało pieniędzy, jest zbyt mało ludzi i nie zawsze przebiega ono w takiej postaci jak trzeba. I oczywiście jest to problem nie tylko u nas, jest to problem chyba dotyczący większości armii świata. To jest coś powszechnego, że to szkolenie najczęściej jest niewystarczające, zbyt mało intensywne, ograniczone środkami, ograniczone czasem, tylko że my nie chcemy należeć do tych, którzy mają z tym problemy. My chcemy być tymi wyjątkami, które z nimi nie mają problemów. No ale może tutaj zakończmy o szkoleniu, ponieważ by można mówić i mówić i mówić i mówić, że jest mało pieniędzy i mówić, że jest mało instruktorów, ludzi, mało czasu, szkoli się z rzeczy, które nie zawsze są takie, jakie trzeba, oszczędza się na środkach, które powinny być używane, no ale szkoda, oszczędza się na przykład na tym, że no nie założy ten żołnierz tej kamizelki, hełmu, optyki, no bo uszkodzi. No ale on jak ma się szkolić do czegoś, do realnego działania, no to musi szkolić się w taki sam sposób, w jaki będzie w tych realnych warunkach działał. Ponieważ kiedy się będzie szkolił no nie tak jak trzeba, no to jak on jest wyszkolony? Kiedy okaże się, że ma kamizelkę, w której trudno się poruszać, że ma na głowie hełm zupełnie inny, że ma optykę, która zwiększa jego możliwości, no ale nie wie jak jej użyć, bo no, była w magazynie, bo żołnierz ją uszkodzi. No ludzie, to nie jest... Idziemy do dowództwa. Powoli. Dowodzenie. Tak jak powiedziałem, żołnierz ma prawo do tego, żeby być dobrze dowodzony. I tutaj rozbijemy to dowództwo na dwie rzeczy. Po pierwsze na tych dowodzących i sposób, w jaki dowodzą, a druga rzecz, na to, jak te rozkazy, jak te koordynowanie tych rozkazów, wykonywania ich przebiega. Ponieważ to jest temat, który przez wielu jest pomijany i to nie tylko jest łączność, ale też ten proces decyzyjny, umiejętność przekazania tych rozkazów, zgrania na przykład jakichś oddziałów oraz sprawdzenia, czy te rozkazy zostały wykonane, dlaczego nie zostały wykonane i gdzie popełniono błąd. Zacznijmy od dowodzenia. Niestety nadal żyjemy w państwie, w którym to dowodzenie nie jest takie jak trzeba. Tutaj nadal są takie naleciałości, że rozkaz rzecz święta i żołnierz ma go wykonać bezmyślnie. Ma być wykonany i już. Tracimy pół batalionu, to nic, ale był rozkaz. W szkołach uczymy się myślenia. Z założenia powinniśmy się uczyć myślenia. Niestety z tym też jest różnie, ale tutaj nie zagłębiajmy się w temat, ponieważ no, większość nauczycieli próbuje, a wielu no, nie próbuje. Z dowodzeniem jest podobnie. Tutaj żołnierz powinien być wyszkolony. Rozkazywać po prostu trzeba umieć i rozkaz ma być mądry. Tutaj jest ten problem. Tutaj jest problem właśnie z tym, że no, wiele osób nadal uważa, że te rozkazy to takie polecenie, które musi być wykonane, które nie daje w ogóle możliwości niższym stopniem, może nie stopniem, tylko niżej w tej hierarchii, jakiegokolwiek manewru. Tutaj to dowodzenie musi się zmienić na takie, które pozwoli również mieć odzew z tych niższych poziomów. To nie jest tak, że atakujecie to wzgórze i już. Tutaj rozkaz, dowodzenie ma polegać na tym, czy jesteście w stanie zaatakować to wzgórze i w jaki sposób może byście wy to zrobili, skoro siedzicie pod tym wzgórzem od 3 dni i może macie jakiś pomysł. Nadal mamy mentalność w dużym zakresie wschodnią. Coś, co często wypomina się w tym konflikcie, który toczy się za naszą wschodnią granicą, tym, którzy atakują, ale niekiedy też tym, którzy się bronią,
że nadal jest ta mentalność wschodnia. I u nas troszkę tego jest. Tutaj to dowództwo musi wiedzieć, że jego podwładny jest w stanie wykonać, będzie w stanie wykonać rozkaz, ale też, że jest w stanie samodzielnie myśleć. Tylko, że to samodzielne myślenie też nie może być zbyt daleko rozwinięte, ponieważ to też może doprowadzić do poważnych problemów. Niezależność, tak, ale ograniczona. To jest gigantyczny problem. Dowodzenie jest gigantycznym problemem i my mamy z tym gigantyczny problem. Podobnie jak ze szkoleniem, jak większość armii świata. Tutaj to dowodzenie, ta struktura musi być dostosowana do tych nowoczesnych warunków, ale też musi być oparta na logicznym, normalnym zarządzaniu, dowodzeniu. Czegoś, czego często brakuje. Tutaj nie ma nawet opcji w wielu wypadkach na wyrażenie swojego zdania, na próbę wytłumaczenia, że może tak się zrobi lepiej. Niektórzy wręcz z tego w ogóle zrezygnowali, żeby mieć święty sposób. Tylko, że takie coś w wypadku pokoju jeszcze może jakoś się sprawdzić. W wypadku W niestety może się przełożyć na gigantyczne straty, no i na bardzo poważne problemy. Tutaj to dowodzenie to nie tylko ta struktura, ten system wydawania rozkazów. Bardzo ważne, o czym za chwilę. Tutaj chodzi również o to, że dowodzenie to nie jest tylko rozkaz płynący z góry. Zajmujemy wzgórze 512 i on spływa na dół i nie mamy batalionu. No bo ktoś nie powiedział, że tego wzgórza się nie da zdobyć, albo ktoś nie powiedział, że bez wsparcia artylerii będzie to trudne, albo ktoś nie powiedział, że wzgórze, które chcemy zdobyć, jest, można powiedzieć, za trzema innymi wzgórzami, których jeszcze nie zdobyliśmy. Dowodzenie to jest gigantyczny problem, nie tylko w znaczeniu systemowym, ale też w znaczeniu takim podejścia do tego dowodzenia. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Chodzi o to, żeby ci ludzie na wszystkich szczeblach, od najniższego do najwyższego szczebla, wiedzieli, że tam są ludzie, myślący ludzie, potrafiący podjąć bardzo dobrą decyzję i niekiedy kilka stopni, kilka tych poziomów niżej jest ktoś o wiele mądrzejszy, bardzo często, o wiele mądrzejszy, z większym doświadczeniem niż ten wyżej. A niestety jest też odwrotnie, że na tych niższych poziomach często ludzie nie wierzą, że jednak ten, który jest na tym wysokim stanowisku, ma doświadczenie, ma szerszy pogląd sytuacji i jego rozkaz nie jest wysłaniem nas, żebyśmy z honorem polegli, tylko ma większy sens. I to jest problem. To mentalne podejście do dowodzenia. Mentalne podejście do zachowania równowagi pomiędzy tym, że rozkaz ma zostać wypełniony, a tym, że tu również jest miejsce na niezależność oraz miejsce na odpowiedź, może lepszy pomysł. I tu tak często właśnie się podkreśla, że NATO daje rozkaz, polecenie, żeby zdobyć jakieś wzgórze. Nie mówi, że kompania idzie na wprost, druga kompania z lewej, trzecia kompania z prawej, dwie z nich stracimy, ale może do połowy wzgórza dojdziemy. Tutaj NATO daje polecenie, zdobywamy wzgórze i spróbujcie to wykonać w sposób najodpowiedniejszy. My możemy wam powiedzieć, że tutaj będzie wsparcie artyleryjskie, tutaj będzie wsparcie na przykład lotnicze. Czy wy macie pomysł, jak to wzgórze zdobyć, żeby było to najoptymalniejsze, jeśli posiadacie większą wiedzę? Tu chodzi o współpracę. To ma być współpraca, a tego nie ma. No ale tutaj też by można powiedzieć wiele brzydkich słów, tylko że wszędzie są ludzie, i trafiają się ludzie, którzy są, nie powinni być tam, gdzie są. No i niestety to często psuje dużą część tego całego organizmu, jakim jest wojsko. Do tego wojsko jest troszkę czymś innym niż to, w czym żyjemy normalnie. To jest ustrój hierarchiczny i to wydawanie rozkazów, poleceń wygląda inaczej niż na przykład w naszych pracach, to jest czymś innym. Tylko, że to musi być czymś bardzo, bardzo skutecznym.
Jesteśmy w połowie, a blisko 20 minut już gadam. Jeśli chodzi o system, to dowodzenie musi być zorganizowane w ten sposób, żeby te rozkazy były wydawane szybko, w odpowiedni sposób i przez odpowiednie osoby. I te rozkazy mają docierać tam, gdzie trzeba i ta wiedza, czy mogą zostać zrealizowane, ma wracać. Ten feedback musi być. I mamy przypadek, proszę zdobyć tą wioskę. I tutaj może to wyglądać w ten sposób, że kiedy nie ma tego feedbacku, tej informacji zwrotnej, to ten dowódca na przykład nie wie, że no ten oddział nie ma wystarczającej siły. A w takiej mentalności wschodniej, że rozkaz ma być wykonany, no to on będzie pchnięty, żeby już w ogóle nic z niego nie zostało, chociaż było wiadomo, że on nie jest w stanie tego celu osiągnąć. I że to jest wysyłanie tego oddziału, no żeby przestał istnieć. To ten system dowodzenia musi być w obie strony, musi być informacja zwrotna. Do tego niestety, no ale może na tym się pracuje, dowodzenie to też wiedza, co się dzieje. Nie tylko na tym moim wąskim obszarze, na przykład utrzymania tej linii drzew, ale też w szerszym. Wiedzieć, co moi sąsiedzi robią, czy mój rozkaz ataku może być wsparty z współpracą tych kompanii, które są po mojej lewej i prawej stronie. W większym zakresie również wiedza, szersza wiedza i rozpoznanie, jeszcze raz rozpoznanie. Nie ma dowodzenia bez rozpoznania. I to jest system, który trzeba zbudować, który trzeba oprzeć na naszych produktach. Tu mamy łączność, tu mamy wszelkie systemy zarządzania polem walki i mamy możliwości, jeśli chodzi o produkcję łączności. I mamy możliwości, jeśli chodzi o systemy zarządzania polem walki. I mamy możliwości spięcia tego w gigantyczny system i ten dowodzący będzie wiedział, że wyda rozkaz i artyleria będzie wiedzieć, kiedy rozpocząć ogień, gdzie go skierować, ponieważ będzie miała informacje z rozpoznania. Te czołgi będą wiedziały, jak wspierać piechotę, piechota jak wspierać czołgi. Lotnictwo będzie wiedziało, kiedy ma być użyte i to wszystko jest zgrane, a nie, że rozpoczniemy ogień artyleryjski, po pół godzinie ruszy się piechota, albo nie daj Boże czołgi, piechota się spóźni, albo odwrotnie, no a lotnictwo nie przyleci, bo nie wiedziało. Nie, to ma być mądrze i to ma być system, który zwiększa nasze możliwości. I milion czołgów, milion Heimarsów, milion Homarów K nie pomoże, jeśli nie będzie systemu, jak tym zarządzać i nie będzie to zarządzane w odpowiedni sposób. Że ten dowódca wie, jak rozkazywać, a jeśli nie wie, to może niech zmieni profesję i będzie miał wyszkolonych żołnierzy i dowódca, jeśli wie, jak rozkazywać, będzie miał pełen pogląd sytuacyjny, będzie miał umiejętność rozkazywania, będzie miał zwrot informacji, będzie miał szeroki zakres informacji, będzie wiedział, że na przykład jakiś kapral, jakiś porucznik powie, że może tu jest szansa na uderzenie, ponieważ widać, że tam wróg zaczyna się załamywać i ta informacja do niego dotrze i będzie mógł zorganizować w ciągu kilku minut uderzenie w to miejsce, wsparte artylerią, lotnictwem w miarę możliwości i na przykład pozorowane ataki w innych miejscach, żeby tam w ten wyłom, możliwy wyłom, nie doszło wsparcie, nie doszły obwody. Ale jest to ciężkie. Tak jak ciężkie jest szkolenie, tak ciężkie jest dowodzenie i zbudowanie takiego systemu. No i możemy tutaj mówić godzinami na ten temat. Mógłbym naprawdę, no ale może kiedyś zrobimy live'a i będę mówił i mówił i mówił, ale tak jak kolega powiedział, albo komentarze są wyłączone, albo uczysz się banowania, ponieważ no, z tym są problemy. Zawsze znajdzie się jakiś idiota. O Q&A też musimy kiedyś pomyśleć. Może na święta. Zobaczymy. Powoli. Została nam logistyka, ale logistyka taka, można powiedzieć, najbliższa żołnierzowi. Żebym miał co jeść, gdzie spać i czym walczyć. I nie chodzi tutaj o M1A2 Abramsa SEPV3, tylko żeby ten Abrams M1A2 SEPV3, czy jakikolwiek inny czołg, K2, Leopard 2, PT-91 miał paliwo i miał amunicję. No i żołnierz ma co jeść.
Bez tego jest on bezużyteczny. Choćby był najlepszym żołnierzem na świecie, on nie jest w stanie wykorzystać tego sprzętu i on nie jest w stanie wykorzystać swojego ciała, kiedy nie je, tak jak trzeba. A z tym są problemy duże. Tutaj największymi ograniczeniami są przepisy, może później też niektórzy ludzie i pieniądze. Musi być zbudowany odpowiedni system, odpowiednie prawo, odpowiednie przepisy, jak ma to wyglądać. Co ma mieć zapewnione żołnierz, ile racji żywnościowych z naddatkiem, ile tego wyposażenia, czyli paliwa do samochodu, amunicji, śpiwór, miejsce do spania. I to jest proste. Mamy 1000 żołnierzy, musimy mieć odpowiednią ilość racji, odpowiednią ilość amunicji. Musimy mieć to w odpowiednich magazynach i musimy mieć możliwość dostarczenia tego na czas. To nie jest coś, aż tak, no jest skomplikowane, ale to nie jest jakaś magia, to nie jest coś, czego się nie da zrobić. No świat działa, a problemy są niekiedy większe. To musi być tak zorganizowane, ta logistyka, żeby to działało. Żeby ten żołnierz wiedział, że kiedy pojedzie, to będzie miał co jeść, będzie miał możliwość się wyspania. Jeśli ma spać w lesie, oczywiście, ale ma być do tego przygotowany. A jeśli dojdzie do walk, to ma mieć zapewnione odpowiednie wsparcie, jeśli chodzi o logistykę, która dostarczy mu naboje, granaty i całą masę innego sprzętu. On ma to mieć. To nie jest tak, że on ma sobie to kupić. On ma mieć to zapewnione. Wiemy, ile mamy żołnierzy, wiemy, ile z nich ma być gotowa do działania w przeciągu na przykład 24 godzin, 72 godzin. Wiemy, ile musimy mieć dla nich racji. Tutaj myślę, że już w tych czasach słusznie minionych, tak przynajmniej teoretycznie, na papierze było to lepiej rozwiązane. Że był odpowiedni człowiek, który wiedział tyle i tyle, dlatego i dlatego mamy tutaj miejsce, gdzie żołnierze wyjdą z jednostki. Tutaj będą ci, tutaj będą ci, tutaj będą ci. Tu musimy dostarczyć tyle racji, tu tyle, tu tyle. Tyle amunicji, tyle amunicji, tyle. Będą szli tam, to mam zdolności, żeby im to dostarczyć. Ciężarówki i logistyka. No i oczywiście trzeba mieć to w magazynie. Co nie jest takie oczywiste. Pieniądze i myślenie. Takie odpowiadanie na pytania, które powinny być zadane. Czy nasz żołnierz jest wyszkolony? I co zrobić, żeby był wyszkolony tak jak trzeba? Ile to zajmie czasu? Ile potrzeba ludzi? I jakie środki należy na to przeznaczyć? Jak ma wyglądać dowództwo? Jak ma wyglądać dowodzenie? Kto z kim współpracuje? Jak zorganizować system przekazywania informacji, współpracy pomiędzy jednostkami? Jak szkolić żołnierzy, żeby to dowodzenie było takie jak trzeba? Żeby to nie było głupie wydawanie rozkazów, głupich rozkazów, tylko żeby to były rozkazy zbliżone do tych takich jak trzeba. Tutaj nie liczmy na to, że zawsze będą mądre. To jest niemożliwe, zwłaszcza w wojsku. Okej. I oczywiście musimy spojrzeć i odpowiedzieć na pytania takie jak, no czego potrzebują ci żołnierze? Poza tym, że muszą być wyszkoleni i mają prawo do dobrego dowodzenia. Muszą coś jeść, muszą mieć czym walczyć. Nie chodzi tylko o ten sprzęt ciężki, o karabinek, o osłonę własną, hełm, kamizelka. No, ludzie, chcemy kupić sprzętu za miliardy, a żołnierz dalej biega bez osłony oczu, bez osłony słuchu. No, o czym my mówimy? Jakie mamy apteczki? Ilu żołnierzy jest wyszkolonych, żeby sobie stazę szybko założyć? No, takie szkolenie to jest pierwszy dzień w jednostce. Nawet nie uczymy go, nie dotyka karabinu. Pierwsze co to go uczymy, jak pomóc koledze albo koleżance. Później dopiero uczymy zabawy z karabinem, chociaż to nie jest zabawa. Nie marszerujemy, nie uczymy się stopni, chociaż to szybko dosyć idzie. Uczymy się pomocy, z tym jest problem. No i ten żołnierz musi mieć co jeść. Musi mieć też możliwość wyspania,
A jeśli nie dajemy mu takiej możliwości, to niech ma możliwość zabrania czegoś swojego. Niestety, duże problemy. I to takie problemy, których nie widać przed kamerami, takie problemy, które są niewidziane, niewidoczne dla polityków każdej opcji. Tutaj chyba nie ma opcji, jeśli wchodzimy już w politykę, chociaż nie lubię babrać się w polityce, nigdy nie lubiałem. Żadna z opcji nie widzi takich prostych rzeczy. Niestety wielu dowódców i żołnierzy też tego nie widzi, ponieważ nie odbiera tego wojska tak jak trzeba. A niestety dla nich powinni to odbierać też troszkę tak, żeby zmienić, żeby im było wygodniej. Żeby mieli dobre jedzenie, dobre wyszkolenie, dobry sprzęt. No ale dla niektórych to szkolenie to już jest bardzo ciężka sprawa, im się nie chce. No ale zjeść by dobrze chcieli, więc może trzeba też trochę pomyśleć. No ale ja się nie znam według wielu komentujących, tylko tak pokazuję. Musi dojść do zmian. Do tych zmian oczywiście cały czas dochodzi, jest to proces długotrwały. My niestety jesteśmy jeszcze w tych miejscach, w których inne armie, inne siły zbrojne były jakiś czas temu. I tak jesteśmy daleko do przodu w porównaniu z dużą częścią tych armii, wojsk. Tylko, że nie dążymy do tego, żeby być tacy jak inni. No, my dążymy, żeby było lepiej, żebyśmy byli lepsi, żeby te pieniądze wydane na wojsko były wydane w sposób odpowiedni. No i żeby ci żołnierze mieli możliwość wykonywania tych zadań w taki sposób, w jaki powinni. Musimy im dać szansę. Szansę, żeby mogli nas obronić i żeby mogli to przeżyć. Szkolenie, dowodzenie, logistyka. Ta logistyka to jest takie coś, co ludzie. Dziękuję za uwagę, nie będę się denerwował. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.